dobry. Jan Fior, kryzys 2020. Dzisiaj o zmęczeniu o kryzysem. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam. Jan Fior. Z tego, co proszę Państwa zobaczyłem na zachodzie, bo a trochę teraz się powłóczyłem po zachodzie, to wydaje mi się, że jest. Yy, Panuje tak zwane zmęczenie Ukrainą. To Amerykanie to określenie ukuli, ale chyba ono się odnosi do wszystkich, do Anglików, i do Hiszpanów, i do Francuzów. Oni nie rozumieją istoty tego, co się dzieje. Myślę, że wszystko, co się odbywa, to się odbywa jako skutek pandemii, a obecnie wojny z Rosją, i to jest to, co ich męczy, zwłaszcza, że trzeba Ukrainie pomagać. Nie widzą tego, tej potrzeby, bo to daleko jest. Więc, zwłaszcza Amerykanie, nie widzą takiej potrzeby. Nie wiedzą też, że tak naprawdę to pomagają sobie, a dokładniej swoim elitom z kompleksu militarno-przemysłowego. Spotkałem kilka osób, które kiedyś kojarzyłem z libertarianizmem które były, nawet jeden z nich był moim mentorem. I kiedy rozmawiałem z nimi, albo oni mnie pytali, co ja sądzę na temat tego wszystkiego, co się dzieje, to nasze poglądy były kompletnie, kompletnie inne. Putin odbudowuje Związek Sowiecki, takie panuje przekonanie w Stanach Zjednoczonych. Jest okrutny i atakuje bezpodstawnie to Anglia, Hiszpania. W Hiszpania właściwie to tam, oni lachy na to kładą. Ukraina broni Polski, tak mówi mi libertarianin i to rosyjskiego pochodzenia. Czyli niejako zmusza mnie, wywołuje we mnie poczucie winy, że za mało pomagamy. Myślę, że nic złego w lockdownie nie było w psychozie covidowej, czy w obronie dolara przed Chińczykami, albo w obronie Chińczyków, waluty chińskiej przed dolarem nawet przez myśl i mnie przejdzie żeby, że, że to może być jakiś temat który motyw, który który światem dzisiaj przewodzi zwłaszcza temu, tym światem który nas tak wkurza przepraszam kryzys proszę państwa 2020 moim zdaniem jest wywołany efektem pychy elit i nowego faszyzmu zapoczątkowanego w 71 roku rezygnacją ze standardu złota to co pan Richard Nixon zarządził polityką inflacyjną Fedu, gwałtownie inflacyjną, a także powstaniem również też w 70. roku, pierwszym roku Światowego Forum Gospodarczego w Davos. Amerykanie tego nie wiedzą, stąd narzekali najpierw na wirusa, teraz na Ukrainę. Tymczasem to oni są sprawcami tego całego zła. Zresztą u nas, proszę Państwa, też ludzie nie wiedzą, co jest grane, coraz mniej wiedzą, ale. Może u nas było trochę inaczej, bo u nas się domyślali dwa lata temu, jak się pandemia zaczęła, to się domyślali, że, że coś tu jest grane. No a teraz myślą, że to chodzi o stopy procentowe. Cała Polska martwi się, że stopy procentowe są za wysokie i domagają się, że, żeby były niskie. No pewnie, może, tylko żeby nie były za niskie, się nie domagają. Co to znaczy, że są stopy za wysokie? To znaczy, że. Jeżeli są za wysokie, to znaczy, że trudno jest pożyczać. Prawda? Trudniej jest, drożej jest pożyczać. Jeżeli są niskie, to, to łatwo jest pożyczać. Ale czy pożyczanie ma sens i czy w ogóle nie należałoby odwrócić tej sytuacji i zapytać się, jakie powinny być stopy procentowe, a nie jakie mają być w wyniku jakiejś. Decyzji Rady Polityki Pieniężnej czy pana Kaczyńskiego, bo ja się domyślam, że to pan Kaczyński mówi dla Pińskiemu, jakie powinny być te stopy procentowe, nie mając takiego właściwie żadnego pojęcia, jakie, co to, co to ma za znaczenie. Wydaje mi się, proszę państwa, że, że stopy procentowe, czyli cena pieniądza, powinna być tak ustalana jak cena cebuli czy skarpetek. Czyli rynkowo, to znaczy tyle, ile zapłacą strony. Jeżeli ktoś oszczędza pieniądze, to by chciał je pożyczać na taki procent, który mu to oszczędzanie był uzasadniony. Jeżeli ja się zdecyduję na to, że odkładam swoją konsumpcję, powiedzmy w wysokości 1000 złotych miesięcznie, odkładam ją na rok, to chciałbym za ten rok dostać więcej niż 1000 zł. W przypadku niskich stóp procentowych mogę nie dostać. Mieliśmy bardzo długo niskie stopy procentowe, i one są przyczyną tego całego kryzysu, czy można powiedzieć nawet krachu, jaki się w tej chwili odbywa, zwłaszcza w rytm inflacji, jaką te niskie stopy spowodowało. Proszę Państwa, jest miara tego. Więc miarą tego, jakie powinny być stopy procentowe, jest ochota do oszczędzania i ochota do pożyczania. Jeżeli ja będę oszczędzał pieniądze i ktoś mi za to zapłaci tyle, ile ja sobie powiedzmy zażyczę, albo ustalimy jakąś, wynegocjujemy jakąś, jakiś poziom, na przykład 6% rocznie, to wtedy jeden, jedna i druga strona jest, bo negocjuje z tym, który będzie te pieniądze pożyczał. Jeżeli to się odbywa za pośrednictwem banku, no to bank tam jeszcze sobie dołoży te 2%, czyli będziemy mieli na przykład w banku kredyt za 8%, a stopy, a oszczędności za 6%. W momencie, kiedy my otrzymujemy za swoje oszczędności niskie stopy procentowe, czyli zero właściwie ostatnio, bo tak to się odbywało, że niewiele było ponad zero. Ja do tej pory otrzymuję na koncie emerytalnym amerykańskim chyba nie wiem, 0,1% w tej chwili. Czy, czy może 15 setnych procenta dostawałem jedną setną procenta czy 3 setne procenta no to jak mi się to opłaca inwestować jak mi się to opłaca oszczędzać oczywiście się nie opłaca, oszczędzam tylko dlatego że mam pewne przywileje podatkowe w związku z tym, że trzymam pieniądze nieużywane nie używam tych pieniędzy emerytalnych i dlatego odnoszę jakieś korzyści, a w zasadzie nie mogę ich wyjąć, bo jakbym je wyjął z banku musiałbym zapłacić dość, wysokie, dość wysoki podatek. Także ja nie oszczędzam, dlatego że, że tak mi nakazuje rozsądek, tylko dlatego, że muszę, a, jak, a właściwie, jak ktoś nie musi, większość nie musi, to nie oszczędza. Efekt jest taki, że mamy niskie stopy procentowe, nie, nie mamy oszczędności i jakiekolwiek długi czy kredyt. Odbywa się za pośrednictwem pieniędzy, które są wytworzone w sposób sztuczny, wydrukowane przez, przez bank centralny po to, żeby było co pożyczać. No bo jeżeli nikt nie, będzie, nikt nie będzie oszczędzał, to nie będzie z czego pożyczać, pożycza się pieniądze, które są oszczędzone przez innych ludzi. I proszę państwa mówienie, że Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, jest moim zdaniem przedwczesne. I świadczy o ignorancji Rady Polityki Pieniężnej. Chociaż ostatnio podobno dzisiaj, to znaczy ja nagrywam sobota, godzina 9.45 w tej chwili, dzisiaj słyszałem, że jednak jest jakaś grupa członków Rady Polityki Pieniężnej, która uważa, że trzeba stopy procentowe podnieść. Podnoszenie stóp procentowych to jest też bezsensowna procedura, ale, ale lepsza niż utrzymywanie za niskich stóp procentowych czy niskich stóp procentowych. Po co my te niskie stopy procentowe potrzebujemy? Dzisiaj potrzebujemy, w ogóle potrzebujemy, po to, żeby więcej pożyczać. W jakim celu? Przecież dług i pożyczanie jest, jest ryzykowne. O ile do tej pory opłacało się w jakiś sposób no, ogranico, w pewnym sensie ograniczony sposób pożyczać na przykład na kupno nieruchomości czy jakichś środków produkcji bo te, bo, te, bo ten dług uzas był uzasadniony tym, że będzie że nieruchomość będzie rosła w cenie a środki produkcji będą wytwarzały środki produkcji czy będą wytwarzały produkty to dzisiaj Takiego, takiej zależności nie ma. Nieruchomości nie przynoszą żadnego zysku. Poza tym, że, że, są, że, są, że mogą być źródłem dochodu w postaci czynszu, ale ten czynsz, proszę Państwa, jest dzisiaj mocno ryzykowny, ponieważ cała sytuacja gospodarcza jest bardzo niepewna. Może w Polsce mniej niepewna niż w Stanach Zjednoczonych, ale rząd robi wszystko, żeby było coraz gorzej. Zabiera nam coraz więcej kapitału w postaci podatku, utrudnia nam zarabianie pieniędzy, przejmuje, konfiskuje nasze, nasze owoce pracy, i to powoduje, że inwestycji, które są, które są skutkiem czy jakby konsekwencją oszczędzania, nie ma. Jak są, no to są bardzo słabo opłacalne. Wbrew temu, co tutaj niektóre kołcze Wam e, mówią, że w tej chwili należy już należy inwestować w papiery wartościowe, a zwłaszcza w obligacje, to ja Państwu odradzam serdecznie, żebyście w żadne obligacje nie, nie inwestowali, jeżeli już, to, to może w e, e, lokaty bankowe, bo to zmniejszy jakby e, straty wywołane, wywołane inflacją, które w tej chwili gdzieś e, się plącze około 20%. Niskie stopy zniechęcają do oszczędzania, zachęcają do pożyczania. Wyższe stopy zachęcają do oszczędzania i zniechęcają do pożyczania. Większość czy wiele takich dóbr, które kupujemy za, za, na kredyt nie powinno się w ogóle nie powinno się finansować kredytem. Na przykład wycieczek zagranicznych, czy nawet samochodu. Samochód powinno się kupować za gotówkę. To by spowodowało zmniejszenie cen, ceny samochodu, spowodowałoby zwiększenie siły nabywczej pieniądza, import byłby tańszy i nie trzeba byłoby kredytować, bo można byłoby trochę dłużej pooszczędzać po to, żeby kupić samochód za gotówkę. Dzisiaj w Polsce, proszę Państwa, na kredyt nie ma co kupować, ewentualnie. Można inwestować we własny biznes, czyli można na kredyt kupować środki produkcji, czy to wszystko, co się składa na środki produkcji, ewentualnej e e e produkcji lub, lub e rozwój biznesu. Natomiast e generalnie w tej chwili kupowanie na kredyt jest bardzo, bardzo ryzykowne, ponieważ w warunkach inflacji możemy się spodziewać po pierwsze na rosnące stopy e procentowe, czyli przy, przy, kredycie, przy kredycie ruchomym, o, o ruchomym oprocentowaniu, tak jak jest w Polsce, gdzie kredyt jest właściwie zafiksowany tylko na rok, to, to te wszystkie długoterminowe spłaty będą coraz droższe, przynajmniej przez, przez jeszcze, jeszcze na pewno kilka lat. Więc możemy się przeliczyć ze swoimi możliwościami i z drugiej strony, polityka anty, antyprzedsiębiorcza, polityka rządu, niszczenie małego biznesu. E, utrudnianie mu życia powoduje, że tego małego biznesu będzie jak najmniej, będzie mniej i będziemy mieli trudności z pracą. I nawet jakby nam nieruchomość przynosiła jakieś dochody w postaci czynszu, to będzie kłopot z utrzymaniem tego czynszu, czy ze znalezieniem takich lokatorów, którzy będą mogli płacić. Jeszcze jest jedno, jedno zagrożenie, że w sytuacji zbyt niskich, niskich stóp procentowych będziemy mieli Będziemy musieli się zmierzyć z rosnącą podażą pieniądza, czyli z czynnikiem, który znowu zwiększa inflację. I przypominam, inflacja to jest spadek siły nabywczej pieniądza, czyli ten pieniądz nasz jest coraz, coraz słabszy. To nie oczekiwania inflacyjne podnoszą ceny panie Glapiński, lecz Narodowy Bank Polski tworzący spadek siły nabywczej pieniądza, który tworzy, który jest. Niejako, przyczyn, nie, niejako, tylko jest przyczyną inflacji i spadku, i spadku siły nabywczej pieniądza przepraszam, że powiedziałem, czy, że po, nadmierna podaż jest skutkiem powoduje spadek, spadek siły nabywczej pieniądza, a to z kolei powoduje inflację. Walka z, in, z inflacją jest też, proszę Państwa, też jest rzeczą niebezpieczną. Ponieważ mówię, walka w postaci takich decyzji autorytatywnych, że sobie jacyś urzędnicy mówią: a podniesiemy o pół procenta, albo podniesiemy o 1%, procent, albo nie podniesiemy. Ta polityka no niejako nominowania stóp procentowych, czy określania wysokości stóp procentowych przez urzędników bankowych, te polityki pieniężnej, czy, 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 czy kierownictwo NBP. NBP, bo pan Glapiński jest prezesem, prezes NBP jest, jest szefem Rady Polityki Pieniężnej, jest, jest ryzykowny, ponieważ nikt nie wie tak naprawdę jaka jest, jakie, jakie te stopy powinny być. Jeżeli ustalimy je zbyt, zbyt, zbyt wysoką, to prowadzimy do tego, że że, że gospodarka stanie w recesji, gospodarka wpadnie w spiralę no, może nie, niemożności, nie, to nie jest to nie, niedobre słowo, że w spirale wpadnie w brak kredytu, to znaczy to się nazywa kredyt crunch, czyli będą ludzie chcieli kupować, będą chętni, ale nie będzie banku, który podejmie ryzyko pożyczenia pieniędzy na tak wysoki procent, że ten pożyczający może sobie ze spłatą nie dać rady. Rząd nas, proszę Państwa, okłamuje, to wszędzie jest, że rządy nas okłamują, okradają, one chcą inflacji, banki centralne też chcą inflacji, bo inflacja to jest, proszę państwa, nic innego, jak produkowanie pieniądza, czy zabieranie nam pieniądza poprzez drukowanie drukowanie takie na, 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 na żądanie, e, drukowanie przez, przez rząd, czy przez, przez, przez bank centralny i wydawanie pieniędzy, które, których. Rząd nie otrzymał, nie zarobił ani nie pobrał w postaci podatku oficjalnego, tylko po prostu zabiera nam pokryjomu z tych oszczędności czy z tych, z, te, z tych zasobów, które w tej chwili mamy. Proszę Państwa, jeszcze dodatkowo czeka nas wojna, czeka nas globalizacja, braki energii, leży transport, braki braki na, na rynku, braki towarów, coraz coraz bardziej się pogłębiają, no chociażby właśnie z powodu braku energii, czy na przykład Diesla. Niedługo nie będzie Diesla, nie będzie kto miał przywieźć, może będą nawet buraki, a nie będzie kto miał ich przywieźć do, do sklepu czy na, na, na targ. No, trzeba się zbroić, trzeba wydawać na, 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 na czołgi niepotrzebne zresztą. No takie są różne zagrożenia, które nam, proszę Państwa, które nam stają przed, przed nami jako konieczność, Nie wiem, czy konieczność, no można byłoby inną politykę prowadzić. Porównywaliśmy sobie, za kilka dni jest rocznicza stanu wojennego i tak porównywaliśmy sobie z kolegą w Stanach stan wojenny, który żeśmy przeżyli i lockdown, który żeśmy przeżyli. Dochodzimy do wniosku, że, że, że lockdown był chyba gorszy, proszę Państwa, niż stan wojenny. Więc to ocieramy się cały czas o bardzo niebezpieczne zjawiska, jak globalizacja, światowe forum, rządy, rządy elity i to rządy globalne, SG, czyli, czyli zarządzanie przedsiębiorstwami nie, nie poprzez rynek i poprzez czynniki. Konsumpcyjne czy, czy relacje między konsumpcją a inwestycjami, tylko poprzez ocenę wręcz moralną i to też pseudomoralną. No, bo, bo co, to za, co to za wskaźnik, że, 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 wzrost produkcji ma być, że wzrost produkcji ma być ustabilizowany, prawda? Ma być Nie może być żywiołowy, musi być, musi być, musi być no wręcz prawidłowy, czy, czy, czy nieszkodliwy. Zapomniałem, jak to się po polsku nazywa. Sustainable growth, I zabrakło mi tego słowa, ale wiecie Państwo o czym mówię. Że to jest, to jest wzrost wyznaczany przez urzędników, że taki jest dobry, a taki jest niedobry. A tymczasem te wszystkie wskaźniki produkcji, wskaźniki konsumpcji, powinny być wyznaczone przez rynek. Czyli znowu relacje między tymi, którzy produkują, a tymi, którzy chcą te wyroby kupić. Nie może być tak, że, 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 że ktoś oceni, że firma produkuje dobre buty, prawda, bo wiele, wielu pracowników to są członkowie ekipy LGBT czy jakichś tam innych. Bo to nie ma żadnego wpływu na, prawie żadnego wpływu na, na wielkość produkcji. Uważam, że, że jest to wręcz antyprodukcyjne posługiwanie się takimi, takimi wskaźnikami, jak na przykład udział rządu, udział rządu czy, czy stanowisko rządu w stosunku do, do danej produkcji. Po to od razu. Wiecie Państwo, że, że każda działalność rządowa jest gorsza niż w wydaniu państwowym, rządowym jest gorsza niż w wydaniu prywatnym. Dlatego, że prywatny, prywatny podmiot po pierwsze inwestuje swoje własne pieniądze, po drugie dba o te pieniądze, po trzecie ma motywację do tego, żeby, że chce zarabiać jak najwięcej. W przypadku państwa tego nie ma, bo państwo, państwo zużywa cudze pieniądze, które nam zabierze, prawda? Zabierze nam Czyli nam pogorszy, sobie właściwie też pogorszy, ponieważ zabierze te pieniądze częściowo w postaci uposażenia dla, dla pracowników, a częściowo zmarnotrawi, dlatego że nie ma tego elementu motywacyjnego, który powoduje, że człowiek oszczędza, że człowiek, że człowiek jest gospodarny, że, że, że się przejmuje, że jak trzeba, to pracuje 12 godzin albo 14 godzin dziennie. Tak przedsiębiorcy pracują jak trzeba, pracownik musi. Pracownik państwowy może pracować tylko 8 godzin, bo tak mówi prawo pracy. Jedno z najgłupszych osiągnięć ludzkości. Jest, mamy też problem z COVID-em wciąż, wciąż jest niebezpieczny. Widzicie Państwo, co się w Chinach działo? Trzeba było, żeby ludzie wyszli na ulicę, żeby troszkę przyhamować i, i, te, i, i, i się zgodzić z tym, że, że grypa to nie jest taka aż strasznie niebezpieczna choroba. No może tam były jeszcze inne czynniki, ale mówię, mówię to, co, to co widać, a nie to czego nie widać. Kryzys energetyczny wywołany jest konfliktem z Rosją, ale, ale ten, ten, tego konfliktu nie musi być, dlatego że my akurat konfliktu z Rosją nie mamy. My możemy być możemy podejmować, zgadzać się z polityką Rosji, ale w przypadku ale w przypadku Naszych własnych obywateli, powinniśmy pozwolić im kup kupowanie diesla, czy, czy, czy ropy, czy gazu z Rosji, bo, to, bo od tego zależy nasz los. Inflacja to jest spadek wartości, to jest niewypłacalność długów, to jest wzrost, wzrost cen, ciągła gonitwa płac za, za, za spadkiem. Siły nabywczej, drożyzna, braki towarów, przerwy w dostawach, a w końcu może i nawet głód. No bo jak powiedziałem, kto przywiezie te buraki czy, czy inne produkty do mąkę, do, do, do piekarni, żeby, żeby był chleb? Ukrainizacja Polski też nie jest dobrym rozwiązaniem. Bez oszczędzania to już powiedziałem. To grozi nam jeszcze społeczeństwo bez, bezgotówkowe. To są rzeczy, które, z którymi się musimy zmierzyć. I nie można sobie w tej chwili pomyśleć tak, że no, nic się nie dzieje, już się skończyło, już nie ma covid już nie ma, nie ma innych zagrożeń, nie będzie lockdownu. Będzie, proszę Państwa, wszystko, jak przyjdzie na to czas. Musimy być przygotowani, że, że siły, które tym ruchem modyfikacyjnym, modyfikującym cywilizację albo chcącym ją zmodyfikować, że te siły nie, tak łatwo nie oddadzą tych zdobyczy, które już mają. To już nas przestraszyli, już nas upo upokorzyli, już nas uporządkowali, już nas kontrolują coraz bardziej. Trzeba, trzeba się z tym też liczyć. Proszę Państwa, jakie są szanse, że, 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 że ta sytuacja będzie jednak, że obróci się na naszą, na naszą korzyść? Co możemy zrobić, żeby, żeby to zmienić? Wydaje mi się, nie, nie, nie siadać na laurach, tylko spoczywać na laurach, tylko, proszę Państwa, działać. Po pierwsze, jeżeli kogoś bardzo dotknie, to wyjechać z Polski. Będziemy przygotowywać. Taki, może nawet serial na ten temat, gdzie wyjechać, jak wyjechać, co robić, jak sobie radzić. Drugi paszport też może, jeżeli ktoś może, jeżeli ktoś jest ma, ma do tego powody, może jakieś rodzinne, może sobie drugi paszport wyrobić. To zawsze jest jakaś alternatywa. Konto bankowe za granicą, i w Polsce to też jest alternatywa. Podobnie jak. Inna alternatywa, jak na przykład kilka kont, kont bankowych, żeby w razie czego mieć na no adwokata, gdy nam jedno z tych kont zabierze Fiskus, bo teraz już sobie może po prostu surfować po, 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 po internecie i, i, i wyszukiwać, komu zabierze, a komu nie zabierze. Proszę Państwa, złoto i srebro to jest to, jest to cośmy uznali, przynajmniej ja uznałem, a Państwo, niektórzy z Państwa, albo może nawet wielu z Państwa, podzieliło moje, moje zapatrywania, że to, to, jest, to, to są aktywa, w których możemy włożyć gotówkę, która traci na wartości, po to, żeby właśnie nie, nie ponieść straty, żeby przenieść majątek, jaki mamy dzisiaj na czasy już po, to, poinflacyjne. Jest taką szansą, jest nowa waluta, jest porozumienie arabsko-chińskie, które, do którego doszło kilka dni temu, zajście dwa dni temu. Xi Jinping podpisał umowę z MBS-em, czyli Mohamedem bin Salfemanem, księciem koronnym Arabii Saudyjskiej, że będą kupować Chińczycy ropę za juanny, a no i za te Joanne potem będą Arabowie kupowali, Arabia Saudyjska Arabowie będą kupować towary chińskie, nie tylko zresztą bo to jest, jak, jak my wiemy prawda już, że to jest ten BRICS Plus czyli BRICS Plus czyli, czyli nowy, nowy sojusz gospodarczy, który, który pozwoli nam się uniezależnić od dolara który jest w tej chwili manipulowany tak, żeby był żeby jego wartość w Stanach Zjednoczonych była jak najniższa, a, a, a zobowiązania, jakie płacą dłużnicy w dolarach jak najwyższe. Trzeba odsunąć socjalistów od władzy, wciąż jest szansa przed, wybor, przed wyborami. Co prawda bardzo niewiele ugrupowań politycznych, a właściwie prawie żadne poza konfederacją, nie, nie odżegnuje, nie, nie rezygnuje z socjalizmu. To jednak, to jednak tam gdzieś można wy, wy, wynaleźć partie czy, czy, czy grupy członków partii, którzy, którzy przejdą na pozycje antysocjalistyczne, pro, prokapitalistyczne. Trzeba protestować przeciwko zakazowi korzystania z paliw kopalnych. Proszę Państwa, my może kiedyś przejdziemy na elektromobilność. Może kiedyś wszystkie, ja myślę, że nie może, tylko, tylko nawet, nawet na pewno tak będzie, że wszyscy, wszystkie e, samochody, czy nawet samoloty, e, będą się po, poruszać e, na energię elektryczną, która, której nie, nie będzie brakowało ze względu na to, że energii w ogóle w świecie nie brakuje. To, jest, to, je, to nie jest dobro rzadkie. Energia nie jest dobrem rzadkim i obok tych dwóch, które wymieniałem do tej pory jak powietrze i słona woda, energia tak samo jest dobrym, dobrym powszechnego użytku, jest jej tyle, ile nam potrzeba i zawsze będzie tyle, ile nam potrzeba, tylko, że nie ma mocy, jeszcze nie ma technologicznej możliwości przerabiania tej energii na moc, na to, żeby ją, żeby z niej korzystać od razu, ale jest, ale świat w tym kierunku idzie i, i prawdopodobnie w ciągu, nie wiem, pięćdziesięciu, może stu lat Będziemy mieli już takie możliwości przetwarzania energii na, na moc, która będzie poruszała ciężarówkami, samolotami, kietami, i jeszcze, jeszcze innymi pojazdami. Nie wolno nam godzić się na wojnę, proszę Państwa. My nie powinniśmy być stać po stronie tych polityków polskich, którzy się do wojny aż palą. Bo, bo sam pan prezydent Duda w rozmowie z tym, tej takiej zwingowanej rozmowie z, ma, z panem Macronem, powiedział, że robi wszystko, prowadzi delikatną politykę, żeby do wojny nie doszło. Czyli on wie, że wojna jest czymś niedobrym, chociaż na, na zewnątrz, żeby państwu zaimponować, czy państwo, czyli słuchaczom i jeszcze innym niesłuchaczom, w większości niesłuchaczom, że on jest taki dzielny i będzie. Wymachujesz szabelką, żeby nam bomb, bombę atomową dali. My wszyscy powinniśmy być przeciwko wojnie, powinniśmy dbać o nasze. Wyobraźcie sobie, jeżeli nie macie przekonania, że dalej uważacie, że, że Polacy muszą ginąć, ginąć za Ukrainę, to, to sobie uświadomcie sobie, że to, że to są wasze dzieci, wasze, albo wasze wnuki. Tak to, albo wy sami będziecie też ginęli. To nie wiem, może to trochę was czy mówię w tych zapędach prowojennych tematowi szans jak powiedziałem szans jakie, jakie mamy żeby, żeby wyjść z tego, z tego ślepego załuka z, tego, z, tej, z tej ślepej uliczki kryzysu który jest wywołany, wywołany przez elity zachodnie, zwłaszcza amerykańskie chcą, chcące przejąć władzę nad, nad nami, nad masami Proszę Państwa, będziemy, będziemy, z tego uczynimy temat taki alternatyw, alternatyw, alternatywnego postępowania, żeby do czegoś takiego nie doszło. Są szanse, to nie jest tak, że, że cały Zachód jest już zdecydowanie antyrosyjski i, i że przegryzą gardło Putinowi i wszystkim innym Rosjanom, że zmiotą ich z powierzchni ziemi, bo Chociażby ta ostatnia wymiana, wymiana więźniów, chodzi, chodzi, mam na myśli wymianę tej koszykarki, dziwnej takiej koszykarki LGBT, Britney Griner, na Wiktora Bauta, Ukraińca, zrusyfikowanego Ukraińca, który został aresztowany. Muszę Państwu powiedzieć, że byłem wtedy, widziałem prawie, że te sceny, to znaczy nie widziałem. Nie widziałem bezpośrednio aresztowania, ale byłem w pobliżu hotelu, w którym, z którego zrobiło się zamieszanie ogromne na ulicy. W Bangkoku to było w 2008 roku. No i wyprowadzali go z kutego, aresztowali go za handel bronią, ale wszyscy handlują, wielu handluje bronią. Tylko, że jego oskarżono o to, że on, jako Rosjanin, który Rosjanie oczywiście to są wszyscy, którzy przegryzają gardła obywatelom zachodu najgorszy naród świata tak, tak, taka jest wasza dzisiaj retoryka został, został aresztowany w Bangkoku, trzymali go tam kilka lat w więzieniu aż go Amerykanie Amerykanie go aresztowali, bo to była taka sting operation, czyli, czyli to była swingowana operacja Prowokacja ze strony FBI czy CIA, prawdopodobnie, że rzekomo że, że sprzedawał Al-Kaidzie. Rzekomo sprzedawał Al-Kaidzie broń, no ale nawet jak sprzedawał al to pewnie innym ugrupowaniom też sprzedawał. No, no tak, tak to wygląda, że, 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 że się on się specjalizował w Afryce, o ile pamiętam. W związku z tym, w Afryce to znowu nie takie bardzo interesy amerykańskie narażał. No ale. Ale tak został, 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 była ekstradycja, wysłali go do Stanów Zjednoczonych tajowie i tam dostał 25 lat więzienia. Teraz się z tą koszykarką, która kilka miesięcy temu przyłapana, została z jakimiś narkotykami w Moskwie w czasie kolejnej, kolejnej swojej wizyty w Moskwie, często tam jeździła. No i teraz wymieniono ich, czyli, czyli, czyli to jest możliwe to było możliwe też w taki dość dziwny sposób. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że, że mediatorem w tym, w tym uwolnieniu był właśnie MBS, czyli, czyli książę, książę Bin Salman, który, książę z Arabii Saudyjskiej, który chciał się niejako wkupić w łaski Amerykanów i Rosjan, a ponieważ się przyjaźni z Putinem, tam jest bliskie, łączonych więzi. Udało mu się najpierw wyjednać to, to mentorstwo o, o, u Putina, potem zaproponować Amerykanom, czyli Amerykanom, że on doprowadzi do tej, do tej wymiany. No, tam miała być jeszcze inna osoba w tej wymianie, to, to, już, to już jakby mniej ważne. W każdym razie chodzi mi o to, że, że mimo tej retoryki, jaką, jaką czy tej... tej, 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 tej wyobrażenia na temat właśnie tego Wiktora Bolta jako bardzo, bardzo złego człowieka, o czym mówił film Pan Życia i Śmierci z Nicolasem Cage'em w, w roli głównej, że, że to nie jest, że ci ludzie nie są aż tak strasznie źli, że można się dogadać, że można zrobić złą porządek i że te nici nie zostały zerwane. To jest, to jest dość dobra. Wiadomość, jeszcze gdyby tak się udało, e, załatwić sprawę Juliana Assange'a, tego Australijczyka, który też to też taka historia, że Australijczyk został w Anglii aresztowany i Amerykanie chcą go e, nie wiem, wykończyć czy zemścić za nim, za to, że, że u, u, ujawnił informacje, tajne informacje. No, tajne, jak to znaczy, tajne informacje? Nie ma tajnych informacji. Są informacje, które ktoś utajnia jak utajnia, no to wiadomo, że ma jakieś w tym, że ma jakieś w tym swoje interesy, pewnie, pewnie niecne interesy. Proszę Państwa, zresztą no, broń sprzedają wszyscy i na całym świecie. No więc, więc podsumowując, nie, ma, nie cieszmy się, że nic się nie dzieje, bo, bo się dzieje bardzo dużo. Nie cieszmy się, nie martwmy się, że się dzieje tylko źle. Bo dzieje się też i dobrze. I proszę Państwa, co? Klikajcie, e, klikajcie nasze subskrypcje. Czy moje sub, e, swoje subskrypcje na, 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 na moje konto. E, prawie ich ostatnio nie przebywa. E, pamiętajcie, że my mówimy jak jest, a nie tak, jakbyście chcieli, żeby było. Mówimy mówię Państwu prawdę, a przynajmniej. Źródła, które, z których korzystam, to są źródła powszechnie uznane za prawdziwe, bo maksymalnie prawdziwe. Więc yy, jak nas zabraknie, jak, jak, jak nie będzie tutaj tego kanału, no to nie wiem, kto wami pokieruje. Pan Morawiecki, Ziobro, Tusk, ci kołcze, którzy, się, yy, którzy was namawiają teraz, żebyście inwestowali w yy, obligacje, które są najgorszym, można powiedzieć, najbardziej ryzykownym, w tej chwili instrumentem, no, także poproszę o klik, jak, jeżeli przekonajmy, jeżeli nie, no to nie. Wspierajcie fundację, instytut, fundację Instytut Karla Mengera, informacja jest w opisie filmu, większość, większość tych środków, które, które mam, oczywiście w dużym stopniu też od Państwa, mamy z fundacji, która Wydaje książki dla dzieci, Akademii, książki Akademii Młodych Milionerów i nowy cykl jak biznes dla nastolatków. I za te książki, to co, jeżeli są jakieś zyski, to, 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 to nasza, nasz kanał je otrzymuje. Może nie, nie cały, ale jest, jest wspierany. Więc dlatego chcemy, żebyście Państwo też pamiętali o tym. I nie tylko piłka nożna, nie tylko kryptowaluty i Netflix, ale jeszcze w życiu jest, są inne sprawy, może czasem ważniejsze. Gwiazdka za dwa tygodnie, ceny e, są wciąż przedinflacyjne, i książki dla dzieci i młodzieży, przedsiębiorczych czy takich, które, mogły, książki, które mogłyby wyrwać młode pokolenie z matni socjalizmu i etatyzmu, to, to są specjalnością, właśnie Instytutu Karla Mengera i, i naszego, e, naszego kanału. Przypominam bestsellery. Mrowisko Jak zostałem milionerem. To nie jest z tej serii, ale też przeczytajcie sobie Państwo tę książkę. To jest taki mój fragment życiorysu przedsiębiorczego. Taki przedsiębiorczy fragment życiorysu. Też sobie Państwo przeczytajcie. Jak zostałem milionerem. Garbik To nie chodzi o to, że zostałem milionerem, tylko jak. O to jak chodzi. Skarby księcia Sławomira, to jest seria Akademia Młodych Milionerów, komiks e, Irwina Schiffa e, o tym, jak powstaje bogactwo i kiedy nie powstaje, Złoto Johniego, o, o, jak powstaje złoty pieniądz, złoty interes Zosi, to są takie przygody finansowe młodej, młodej osoby, no i oczywiście przygody finansowe Bobra Antosia. Więcej tych pozycji jest, możecie Państwo się udawać do Księgarni Najwyższego Czasu, Księgi Barneja e, oraz e, wyda Księgarnia Wydawnictwa Fear Publishing, e, nie pamiętam, że się, Info, Małpa, wydawnictwo.fp.pl i tam możecie te książki kupować. Możecie wszędzie kupować, we wszystkich innych księgarniach tak samo, ale te to są nasze zaprzyjaźnione. No oczywiście, przypominam, że naszym naszym sponsorem jest Mennica Mazowia. Kupujcie złoto po kitanie, bo już zaczyna drożeć, już zaczyna drożeć. To jest jednak najtrwalsze aktywo i najlepiej sobie radzi z inflacją dużo lepiej niż giełda czy nawet kryptowaluty, które ostatnio przeżywają duży kryzys nie tylko finansowy, ale i moralny. O tym kiedyś może więcej porozmawiamy. Więc mennicamazowia.pl Mennica Mazowia przez V e, Przypominam o nowych lokalizacjach w Bydgoszczy, Bielsku, Białej, Łodzi e, no oczywiście poza Szczecinem, Katowicami Poznaniem e, i Warszawą i Łodzią a o Łodzi już więc znajdziecie Państwo informacje pod, pod, e, e, pod adresem mennicamazowia.pl zadzwońcie tam do nich możecie się targować Macie kod rabatowy, jest opisany, w, jest, jest podany w opisie filmu. Także stawiajcie pytanie, pytania w komentarzach. Tak, jakby, jeżeli coś Was interesuje, żeby, żeby, żeby mógł na, to, na te pytanie odpowiadać. Nie mam w tej chwili takiej komunikacji w dwie strony online, ale myślę, że, że, że się tego dorobimy. No i, i, i pytajcie, czy, czy proście, co, co tam państwo chcecie, co będziemy mogli, to, 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 to spełnimy. Za tydzień zaczynamy nowy, nowy serial, Wschód, Azja, kontynent XXI wieku z Piotrem Motylem i jego kolegami z Azji. No i też potem uruchamiamy taki cykliczny kanał, w którym będziemy się komunikować z Polakami, w Ameryce Południowej i ewentualnie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli znajdziemy tam wiarygodnego korespondenta. Chcielibyśmy, żebyście Państwo wiedzieli, bo w razie czego, żeby no, no, stworzyć sobie alternatywę. Dziękuję, wszystkiego dobrego.